Witam serdecznie, mam na imię Agnieszka, jestem diagnostą laboratoryjnym i chciałabym zaprezentować Państwu odcinek dotyczący stosowanych antykoagulantów. Zanim przejdę do dywagacji na temat antykoagulantów, warto przypomnieć, jakie materiały dotyczące krwi używa się w laboratorium. Mianowicie jest to surowica, osocze oraz krew pełna. Dwie ostatnie można uzyskać właśnie przy zastosowaniu antykoagulantów w probówce. Mianem antykoagulantów określa się leki przeciwzakrzepowe, leki, które hamują krzepnięcie krwi. Do najczęściej stosowanych należą doustne antykoagulanty, warfaryna i acenokumarol, antagoniści witaminy K. Ale środki przeciwkrzepliwe zastosowano również w probówkach, by uzyskać ten sam efekt. Osocze to frakcja, która znajduje się nad krwinkami czerwonymi po odwirowaniu. Krwinki czerwone w przypadku zastosowania antykoagulantu nie tworzą skrzepu, jak w przypadku probówek na surowicę. Antykoagulanty mogą występować w dwóch formach: w formie płynnej oraz w formie stałej, w formie liofilizatu. Wyróżniamy następujące rodzaje antykoagulantów, których obecność w probówce będzie wiązać się z zastosowaniem odpowiedniego koloru korka. EDTA K2 bądź EDTA K3, najczęściej stosowane do oznaczenia morfologii krwi oraz OB, wiąże jony wapnia, tworząc nierozpuszczalny kompleks. Cytrynian sodu, najczęściej stosowany do badania układu krzepnięcia oraz OB, wiąże jony wapnia, tworząc rozpuszczalny kompleks. Heparyna, wykorzystywana do badań hormonalnych oraz do badań RKZ w kierunku równowagi kwasowo-zasadowej, neutralizuje trombinę i tromboplastynę. Fluorek sodu, który może występować pod postacią jodooctanu, bardzo często występuje w połączeniu ze szczawianem potasu bądź EDTA. Najczęściej wykorzystywany jest do oznaczania glukozy oraz mleczanów. Hamuje enzymy glikolityczne i wiąże jony wapnia. Tuż obok środków przeciwkrzepliwych swoje miejsce w laboratorium znalazły również środki przyspieszające krzepnięcie. Należą do nich trombina, przyspiesza wykrzepianie, stymulując kaskadę krzepnięcia. Wykorzystywana jest do oznaczeń biochemicznych u pacjentów leczonych heparyną lub dializowanych. Żel separacyjny, stosowany przy pobieraniu krwi na skrzep, ułatwia rozdzielenie krwinek od surowicy. Wykorzystywany jest najczęściej do oznaczeń biochemicznych. Analiza krwi wymaga zastosowania wielu rozwiązań, ale to dzięki nim mamy możliwość szybkiego i dokładnego oznaczenia jakże ogromnej ilości cząsteczek, które znajdują się we krwi. Oglądajcie kolejne odcinki pełne merytorycznych treści z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Serdecznie zapraszam. Do usłyszenia.